Hej, witajcie, z tej strony Bobru i witam was w kolejnym odcinku z Dream Might Magic 10 Legacy. Cóż, ostatnio dużo myślałem nad tą serią, bo jest naprawdę długa i naprawdę się ciągnie. A właściwie nagrywam ją głównie ze względu na sentyment do poprzednich części, które mi się nagrywało bardzo przyjemnie. To u mnie nagrywa mi się źle po prostu, ta gra jest bardzo ciężka na tym poziomie. I to jest właśnie problem i chyba postanowiłem przeraszować wątek główny. Nie wiem, czym to się dla mnie skończy, czy to będzie dla mnie dobry wybór, czy nie za bardzo. Aczkolwiek wydaje mi się, że warto spróbować by było. Więc teraz idziemy do Hamzy i będziemy, że tak powiem, ciągnąć dalej główny wątek. Bo jak pamiętacie, ostatnio uratowaliśmy Falagara i czas w końcu coś zrobić więcej, prawda? Tutaj całe szczęście mamy i sklep z elixirami i Hamzę w kosmicznym kręgu. Więc myślę, że tutaj warto się udać. Handluj. Ona chama te miksturki ma. Zajebiście drogie, ale ma 8000, no niestety. No i tyle. Co to jest? Trwale podnosi poziom many o 5. I co, wyjątkowo hadamy to, ale nie. Pabi tak jak się wyrabia z tą maną. Dobra, trochę zapasów mam, po 30 podczów tych takich średnio dużych, więc jest spoko. No i dobra, idziemy do Hamzy. Mam nadzieję, że... no nie wiem ile mi to jeszcze zajmie, ale mam nadzieję, że jakoś dam radę. Plotkę Dunstan. Dunstan, tak znam go, był jednym z pierwszych członków Ligi Czartalskiej, ale nigdy nie mogłem się z nim zaprzyjaźnić, jest zbyt skryty. Przypomina go też arogancja, której nigdy nie mógłbym znieść. Ale jest też sprawny na swój sposób. Od pewnego czasu go nie widziałem, chyba teraz związał się z radykałami. Okej. No zapłać mi za to, ale to my będziemy musieli z nim walczyć. Tawerna, z tego co czytałem, chodzi o tawernę tutaj. To kartalską, ale nie jestem to jeszcze w 100% pewien. Więc wyruszmy tutaj i sprawdźmy, czy rzeczywiście go tu znajdziemy, tak mi się wydaje. Tak, teraz dżungla Wyslin to jest nasza, że tak powiem, kolejny przystanek nasz. Nie wiem jak tam najszybciej dotrzeć właściwie. Czy udać się do obeliska i się tepnąć gdzieś tam? Że my tam żadną nie odhaczyliśmy, chyba się na piechtę przejdziemy, wiecie? To będzie troszkę czasochłonne. Ale chyba nie ma żadno... chociaż jest jakiś... Nie wiem, czy ratowałem w dżungli Wyslin już ten teleport, ale jak nie, to na Barnamino się przeniesiemy. To nie jest głupi pomysł. Wiem, że jeszcze od Preski mam do oddania, a w ostatnim odcinku mówiłem, że na nich się teraz skupię, bo już mam teoretycznie aż wywalić powietrze, ale chyba jeszcze ruszę ten wątek i dopiero potem, jak już będę trochę mocniejszy, udam się dalej. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Mam nadzieję. Bo z tego co wiem, że się znajdzie to uczciwe, to już jest koniec trzeciego aktu i zostaje tylko czwarty, więc... A czwarty podobno nie jest długi, ale jest taki... uciążliwy, no... powiedzmy. Ile mam żarcie? 13. Chyba nam starczy. Jak nie, to wspomnę te słowa. Chcę mógłbym to od razu do slumsów, ale dobra. Bo teraz nie mamy jakby drugiego tego. Aby się przydało coś znaleźć. I to jest zwykle strefa lagu. To kapłanka, gdzie ona była, żebym ja to pamiętał. Ale gdzie jest ten obelisk? Wow. A tam jest, Jezu, złą uliczkę skręciłem. Ale się zdziwiłem, szczerze powiedziawszy. Okej. Tutaj, dokładnie. Fajniusio. I to jest bodajże Mino.
Dobra, Mortra Domino. I teraz udajemy się w stronę dżungli Wyslin. Zobaczmy, kto tu jest w domku. Może akurat będzie ktoś, kto mógł być naszym towarzyszem do tej dżungli. Już nie pamiętam, kto tu był. Jakaś alchemiczka, ale to aptekarka. No weźmy ją, no lepiej mieć kogoś niż nikogo, nie? Że tak powiem. Prześpijmy się tutaj. Ciemno. Dobra, teraz pytanie. Ja tu gdzieś miałem kłopot jakiś. Tylko nie pamiętam, gdzie dokładnie ten kłopot był. I co było tym kłopotem. Tutaj byłem? Tak, to jest jakaś odnoga dziwna. Czyli trzeba iść jakby w tą stronę. Dobra. Sejwik? Bo nie pamiętam, gdzie nas tu atakowano. O! Co odpalmy? Ale nie wiem, czy się opłaca teraz buff odpalać. Aż tu coś jest. Co to jest za namiot? O! Shiva. Dobra. Shiva kojarzę. Ona chyba jest związana z fabułą jakoś. Arcymistrz magii powietrza. Okej, zadanie Dunstan. Yeah. Father Sky's power is in me. Grobowiec tysiąca trwóg. To brzmi jak lokacja, którą odwiedzimy. Dobra, narratorka Stachb. O, nowy poziom. Ciekawe to jest, że teraz nam się wbił ten nowy poziom. Tak, o się rozdamy. SM. I coś tutaj możemy, fajnie, bo już nie pamiętam. W sumie miałem sporą przerwę od gry. Ale tak się możemy rozdać. A ławki. Walniemy w przeznaczenie full. Ona za mało to przeznaczenia ma. Teraz będzie miała więcej. O! Będzie arcymistrz walki łukiem. No i dobra, gdzie mamy iść teraz właściwie? Ale może jakoś ona mnie tam zabierze do tego grobowca, czy niezbyt? Nie ma takiej szansy? Shiva? Shiva. Nie no, ona chyba nas tam nie zabierze. Kurwa, no jest w tym łańcuchu. Aha, to trzeba. Trzeba pewnie mieć odprysk powietrza. Bo tam chyba inaczej się nie da dostać. No nie wiem, co teraz zrobić, szczerze powiedziawszy. No chyba trzeba się zatrzymać jednak później i zdobyć, co trzeba. Chyba tam się już przejdziemy na piechtę. Chociaż zaraz. Nie, ale tak chętnie najszybciej. Tak już nie jest po środku, a. No nie wiem, strasznie się obawiam tych żywaków. One ostatnio mi dały tak w pierdziel, że prawdę nieprzyjemnie było. Ale dobra, spróbujmy. Może z tą tertyką to zadziała jakoś. Porzucamy jakieś odporności i przeżyjemy to piekło. Czy Pabi nie może przypadkiem arcymistrza walki toporem walnąć? To jest S? Nie, to jest F. Nie, nie o to mi... O to mi chodziło. Nie, ale będzie miał niedługo arcymistrza pancerza ciężkiego. Nie wiem, gdzie tak go znaleźć. Ale większość arcymistrzów jest pochowana gdzieś w jakiś... A czekaj, tutaj się szło na to, czy nie? Tutaj się szło? Nie. Coś właściwie jest ciekawego? Świetna, świetna ryjówka. Jak będę uciekał przed kimś, to na pewno się tam schowam. Ale póki co nie mam zamiaru od nikogo uciekać. Mam zamiar coś ruszyć w końcu. Ha, ha, ha. Dolina Nawei. Chyba to jest Dolina Lagei, ale to, wiecie, taka gra słowna. Śmieszna. Czy jesteśmy przy tej karczmie, to kupmy.
Tutaj co nieco. Szkoda było to zmarnować. Kup zapasy. Drogo w cholerę, ale cóż. Za dobro się płaci. Dobrze się płaci za dobro. Tutaj gdzieś było te kuźnie żywiołów. Dobra, już widzę chyba, gdzie szukać wejścia. O Jezu. Tak, tutaj jest. I chyba trzeba po prostu dostać się, przynajmniej będzie można misję po biemu zrobić i jakoś to będzie. This would be easy. Och, oczywiście, że easy. No strasznie easy. Jeżeli to nie był sarkazm, to naprawdę śmieszne. Jest ta osoba, która to powiedziała, to była Afa, bo pchełka. Okej, napiłem się. To jest na piętrze. Surrender for the glory of the Suntarian Empire. Okej. O, to tutaj teraz pewnie się pobawimy w jakieś manewry, w jakieś one-shotowanie ze strony żywiołaków. Ja już to widzę. Ja już to widzę. Ale ciekawe, czy ta taktyka zadziała, że trzeba je zlurować jakby. Dobra, sejwik. Aha. Trzeba się jeszcze przekimać. Nie ma sensu chyba puszczać odporności, bo i tak to równo co da. Dobra, i teraz się bufujemy. Co by nam się to właściwie przydało? Mamy ochronę magii powietrza. Czy ona ma jakieś czary? Nie wiem, tarcza wiatrów, nie wiem czy coś tu da w tym wypadku, ale spróbujmy. Plus 13 do mocy, no może być. Albo... No, chyba plus 13 do mocy się opłaca dać. Jeszcze coś by się przydało dać. Regenerację już teraz. Nie wiem, z czego to walić, nie? To całkiem zadziałało. S nie ma czarów, czy ma? Czy Pawi trafi tym? Nie trafił. Ups. Ktoś zginął? O Jezus Chrystus. Dobra, ten nie zaatakuje. A ten nie wiem co z nim można zrobić, naprawdę nie wiem. Może pchał, może awkę uleczymy. Jezu, całe szczęście przeżył. O Jezu, nie teraz jeszcze raz zaatakowałem. Zaraz się zesram. A tutaj... No cóż. A, tylko ta została, spoko, dobra, wczytujemy. Szybki zapis. Nie wiem, co sądzić o tym. Naprawdę nie wiem. Jak to rozegrać? Esu nie ma to wyzwania, prawda? A, ma wyzwanie. Nie, to jest to? Co mam, Pabi? Mi chodziło o rozłupanie czaszki. Nie, o co chodziło mi? Był jakiś czar, który sprawiał, że nie można było rzucać czarów. O to, rozłupanie czaszki, tak. Nie wiem. Dobra, śpimy. I lecimy. To musi w końcu zadziałać. Teraz mi było źle, oni mocno bardzo zostają. Ochrona przed magią. Ochrona przed magią powietrza. Coś jeszcze takiego ochronnego by się przydało.
dobra. Zacznijmy od rozłupania czaszki, czy to wejdzie w ogóle? Weszło, dobra, jeden nie zaatakuje. Kula ognia. Dobra, jak jeden atakuje, to jeszcze nie jest tak źle. Czy go teraz zdejmiemy? Zdejmiemy. Czy Fabi... Dobra, świetnie, chyba jest nasz. Czy to jest nie rzucanie czarów? Jezu, już myślałem, że mnie zabije i że wiecie, że Afkę mi zabije. Odpoczynek i save. Tylko, że to jeszcze boss pewnie przed nami, który będzie pewnie 100 razy mocniejszy od tych żywaków i na hita nas ściągnie. No ale cóż. Co za zaradka? Co to jest? Co ja robię właściwie? Ile to jest tych płyt właściwie? Są trzy płytki. Dobra, nie ogarniam tej zagadki kompletnie, o ile poprzednie były do ogarnięcia tutaj. No to jakby trzeba drogę było zrobić z którymś z tych wejść. Tutaj jest bardzo blisko mnie jeden. Nie, no nie wiem jak to zrobić. Co to tam się dzieje? Gdzie to leci w ogóle? Wow. Wow. Wow, chcę iść dalej. Da się coś sprawić, żeby to w dół poleciało? Nie wiem. Naprawdę ludziki, muszę chyba zrobić cięcie i zacząć się to zrobić, bo nie mam pojęcia. Tak więc spotkam się za chwilę. Okej, coś sprawdziłem, nie wiem czy wciąż to będę ogarniał. Ale z tego co wiem, czekajcie, to trzeba nacisnąć raz. To dwa razy. To trzy razy. I to raz, dwa, trzy, cztery. Teraz chyba mamy schody. Am I right? Chyba tak. Fajnie, 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 fajnie. Oła. Czekajcie, coś mi się tutaj wbiło. Niż o to. Dobra, co my tu mamy? Już widzę bossa. Co to jest właściwie? Więc rzucę już teraz odporność, ochronę przed magią i ochronę przed magią powietrza. Aha. Do boju. No i co tu teraz robić? Dokładnie się wszędzie podejść albo lipa. A na tej mapie nawet nie widzę właściwie co się dzieje. Dobra. Tutaj puszczamy duży napój zdrowia. Albo nie, taki kawy. Nie, nie wystarczy. Może walnę do jakiegoś, nie wiem, czegoś. Rozbicie, oczywiście. No nie wiem, regeneracja. I tutaj rozbicie. Dobra, udało się rozbić chociaż. Ale dobra, nie atakuję przynajmniej wszystkich naraz. O Jezu, zatrwałem głupio tą ławką. Teraz zaatakował wspólnie, ale teraz to na nie osrać. I przepraszam za te odgłosy Steama w tle. Pablo czarodziej tutaj, największy.
Dobra, jak raz trafia, to jest spoko. Nie, to ci też by było łatwiej, trudniejsze od tego kolesia. On nie bije aż tak obszarowo mocno. Znaczy tam tylko było dwóch, no ale to... Dobra. Dobra, żadnej. Tutaj magia. Duch. Witalność, duch. I tutaj podbijamy oczywiście. Nie wiem, co to podbić właściwie. Wzmacniaczy magii chyba. I trzeba mistrza znaleźć. Potwierdź. Dobra, gdzie jest komnata? Chodzi star powinien być, co? Nie? Żadną skarbu tutaj nie doświadczymy? Nie, po tych płytkach wszystkich da się chodzić. Co nie zmienia faktu? Że nie wiem, gdzie jest komnata skarbów. A to zawsze ci tam i tam ci są. Ja się z tym wychodził, nawet nie wiem. Tu jest... wow. Och, ten dźwięk. Dobra, ale jesteśmy w komnacie. W jakimś kosmosie kompletnym. Zbieramy wszystko. Biały płyn. Dobra, udało się. Dobra, teraz będziemy ruszać na łańcuch górski. Ale zaraz będę musiał zrobić cięcie, bo podejrzewam, że wiem, co do mnie pisze i że to dosyć ważne, tak więc tylko tutaj wyjdziemy z tej kuźni, a przynajmniej przystaniemy przed wyjściem i... Ja zrobię małe cięcie, to już drugie będzie, ale wy to nie odczuwacie, ja trochę mam przy tym, przy montażu więcej zabawy, chociaż niespecjalnie, tak właściwie. Więc wiecie, jak to wygląda. W sumie jak jesteśmy tutaj, może się od razu pokusimy na odruch ciemności. Gdziekolwiek jest wejście do kuźni ciemności. Tutaj? Nie pamiętam, co było na poziomie pierwszym. Ale w sumie mówię, jak jesteśmy tutaj, to można było zaryzykować. I tu zobaczyć, czy to tutaj jest coś, czy niezbyt. A tutaj byłem, to na pewno. Tutaj był odruch ziemi. Tutaj? Naprawdę się gubię w tej lokacji. O, tutaj, dobra. Więc ja robię teraz szybkie cięcie i wracam za chwilę.